was, szacunek i pomoc osobom starszym, ludziom złotego wieku. W szczególności serdecznie witam starosty powiatu tomaszowskiego, pana Piotra Gagankiewicza. Mili seniorzy, szanowni goście, czas, kiedy seniorzy mają swoje święto, wybrano nieprzypadkowo i chyba nie symbolicznie w przyrodzie jesień, a dla seniorów jesień życia. Jesień w obu przypadkach nie musi być smutna. Liście mieniące się kolorami i ciepły blask słońca. Polska jesień przebija wszystkie pory roku. Natomiast jesień życia wcale nie musi oznaczać chorób i cierpień. Można dożyć lata w dobrym zdrowiu, prowadząc aktywny tryb życia. Dbając o zdrową dietę, utrzymywać kontakty towarzyskie, bo najgorsza jest samotność. Dotyka ona coraz większej liczby osób w podeszłym wieku. Więc najlepszym lekarstwem jest sprawność intelektualna i fizyczna oraz aktywność rozwojowa, które nasze stowarzyszenie realizuje poprzez udział w zawodach sportowych, wyjazdy na wody termalne, organizowane pikniki, podróże krajoznawcze, w czasy, teatr, i wreszcie nauka komputera. A więc, drodzy seniorzy, jeżeli chcemy być wiecznie młodzi, zapomnijmy, ile lat mamy. Uśmiechajmy się do życia i codziennie rano znajdźmy 5 powodów do radości. Bo radość to taki stan, gdy potrafimy docenić to, co już mamy i co osiągnęliśmy. Kończąc to moje krótkie wystąpienie, chcę podziękować władzom powiatu i miasta oraz instytucjom, że zaszczycili naszą uroczystość swą obecnością. Pragniemy wam wszystkim i waszym najbliższym życzyć dużo zdrowia, pomyślności, radości w życiu osobistym, rodzinnym oraz dużo aktywności w działaniu. Dziękuję. Poproszę pana starostę Piotra Gagankiewicza oraz pana prezydenta, pana Rafała Zagozdola o wręczenie odznak zasłużony na stowarzyszenie. Bardzo panu serdecznie proszę. Proszę o wystąpienie wyczytanych osób. Zielińska Luzyna, Pałyga Jadwiga i Jakubczyk Wacław. Jest to największa nasze oznaczenie, złota odznaka. Teraz proszę o wystąpienie wyczytanych osób do odznaczenia srebrnej odznaki. Srebrną odznakę. Pan Chojnacki Zenon, pani Stymelska Joanna, pan Cisowski Tadeusz, pan Borek Lechosław, pani Jabrzyk Alicja, pani Baranowska Emilia, pan Gruszyński Stefan i pan Fałkowski Czesław. Proszę o wystąpienie osób, które będą oznaczone brązowymi odznakami. Pan Białkowski Ryszard, pan Białkowski Ryszard, pani Lechowska Jadwiga, pani Irena Kapel,
Pan Adam Brzycki. Pan Adam Brzycki. Pająk Marek. Kusideł Łukasz. Świech Czesław. Świech, pan Świech. Nie ma. Nie ma. Pan pani Wrzodak Maria. Pani Filipińska Krystyna. Pani Pytelewicz Anna. Pytelewicz Anna. I pan Krzysztofik Marian. Proszę. Bernacka Teresa, Jędrychowicz Danuta, Opacka Barbara, Pecyna Maria i Kisiel Krystyna. Członkowie naszego stowarzyszenia zostali uhonorowani. Najaktywniejsi członkowie naszego stowarzyszenia złotymi, srebrnymi i brązowymi odznaki dla stowarzyszenia. Są to odznaki, któreśmy sami zaplanowali, wykonaliśmy za swoje pieniądze i w tej chwili najbardziej aktywnych członków wyróżniamy tymi odznakami. Były również puchary, które ufundował starosta powiatu Piotr Gankiewicz oraz prezydent naszego miasta Rafał Zagorzda. Proszę o wystąpienie wyczytanych osób. Szygieł Maria, Halina Haliniak, Jakubczyk Wacław i Błażejewska Wiesława. Naszych najsprawniejszych emerytów i rencistów.
którzy weszli na ścieżkę. No nie całkiem na ścieżce byli na pewno, ale część podjechali kolejką na małą kopę, ale tam się było ciężko wdrapać. I ja się chwalę takim dyplomem, bo ja też wszedłem. Byłem i sobie biorę pierwszy. Dzień dobry, nazywam się Mirosław Król, jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Wszyscy Razem. Mam zaszczyt uczestniczyć w wspaniałej imprezie, gdzie seniorzy bawią się i pokazują nam wszystkim, trochę młodszych od nich, jak można się cieszyć życiem. Tak jak powiedział pan starosta, dopóki oni są młodzi, to my się czujemy dziećmi, a dzieciństwo to najpiękniejszy okres w naszym życiu. Także mam tą przyjemną chwilę cieszyć się razem z tymi wszystkimi, którzy tutaj się świetnie bawią. Szkoda, że państwo tego nie widzicie. Potrzeba było kilka nut, kilka dźwięków muzyki i wszyscy zaczęli tańczyć, zaczęli się bawić, cieszyć się życiem. Także gratuluję państwu. Natomiast chciałbym jeszcze na koniec tak króciusieńko powiedzieć, że nasze stowarzyszenie Wszyscy Razem ma przyjemność współpracować już od wielu miesięcy. Mamy wspólną umowę. Wzajemnie się wspieramy w naszych działaniach. Razem próbujemy dążyć do osiągnięcia wspólnych celi. Także ta nasza współpraca, mam nadzieję, że będzie coraz fajniejsza, coraz sympatyczniejsza i wszystkim nam będzie ze sobą dobrze. My będziemy czerpali z bogatego doświadczenia tych, którzy tutaj za mną, za moimi plecami radośnie się bawią, a my będziemy wspierali tych państwa naszymi pomysłami i naszą, może nie tyle werwą, bo werwy na pewno tym państwu nie brakuje, ale na pewno będziemy wspierali naszą skutecznością. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, pan przewodniczący mówił, co wy Państwo musicie robić, jakie diety stosować, żeby być długowieczni. Mówił to w takim trybie przypuszczającym, natomiast ja mam takie swoje zdanie, że wy musicie być długowieczni, bo póki wy tutaj jesteście, to my możemy się czuć dziećmi waszymi, a nie ma nic bardziej szczęśliwego niż okres dzieciństwa, więc bardzo serdeczna prośba, żyjcie długo, szczęśliwie, żeby nasze dzieciństwo było przedłużone. W tym dniu, szanowni państwo, życzę wam wszystkiego najlepszego. Jestem pełen podziwu, że tak dużo was państwa jest. Zawsze żyje się w grupie łatwiej, lepiej znosi się trudności, lepiej osiąga sukcesy. Jest to po prostu budujące, to co my tu widzimy. Wiem, że to nie wszyscy państwa, że państwa jest ponad 1000 osób. Gratuluję takiego stowarzyszenia i składając kwiaty na ręce tutaj pani sekretarz, życzę państwu wszystkiego najlepszego, a w przyszłym roku zapraszam na Dzień Seniora na stadion, by było całe 1600 osób członków. Wszystkiego najlepszego. Szanowni państwo, przez te 4 lata seniorzy stanowią największą grupę zorganizowaną, myślę, że nie tylko w Tomaszowie, ale również i w powiecie. Bo to są dwa oficjalne stowarzyszenia emerytów, rencistów. Są 4, powiedzmy, jeszcze nie zrzeszone, ale już stanowiące sporą społeczność kluby emerytów, działające w zespole szkół numer 6, działające w Jedynce i działające w zespole szkół numer 4 i jeszcze w Rolandzie. Oraz, proszę państwa, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czyli krótko mówiąc, są to 3 wielkie organizacje społeczne. Za co państwu serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami, bo w końcu jesteście przez nas w jakiś tam sposób wspierani, ale również i zapraszamy do dalszej efektywnej współpracy w latach następnych. Tak jak powiedział pan starosta, czy nie powiedział, w którym stadionie, na której trybunie. Tak czułem, że to będzie w Lubowie, ale i w Tomaszowie również możemy się spotkać. Patrzcie państwo, ile tu wójtów, wszyscy was będą zapraszać do siebie. Ale to ja myślę, że można tych uroczystości zrobić więcej. Natomiast na ten jubileusz, na to święto seniora, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, dużo radości, dużo pociechy z wnuków i sprawnuków. I bądźcie dzielni, bądźcie życzliwi dla swoich rodzin i wspierajcie tych trochę młodszych w wychowywaniu tego najmłodszego pokolenia Tomaszowian i mieszkańców powiatu. Wszystkiego dobrego. W związku z tym, że na sali jest jubilatka
a o wieku się nie mówi, ale myślę, że zorientujecie się, swoje kwiaty złożę troszeczkę inne. Dziękuję. Szanowni Państwo, na takiej przeglądzie Stolarskiej Orkiestry Dętych wspale powiedziałem, witając naszego prezesa, że kiedyś wszyscy znajdziemy się w takim stowarzyszeniu. I to jest stowarzyszenie, które rzeczywiście służy bardzo dobrze ludziom i czyni, że na tych naszych dorosłych bardzo twarzach jest gości uśmiech. To jest bardzo istotna sprawa. To, że możemy być razem, że odnosimy się do siebie przyjaźnie, że narastają się drażliwie, jest to wielkim osiągnięciem z tego towarzyszenia. I serdecznie gratuluję tutaj panu przewodniczącemu prezesowi, ja mam Pająkowi, że tak potrafi gromadzić wokół siebie i zarządu tylu do znakomitych osób, które w swoim życiu osiągnęły bardzo dużo i znaczymy w tym naszym społeczeństwie, w powiecie nowaczowskim, bardzo dużo. Ale też chcę powiedzieć, że mamy poważny wpływ na wiele wydarzeń w życiu społecznym. Cieszę się, że mogę być pierwszy raz na takim ogólnym, wielkim spotkaniu. No i mam nadzieję, że spędzimy ten czas bardzo przyjaźnie. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, teraz chciałabym w imieniu swoim, jak i kolegów wójtów, tych, którzy są z nami, z Wami na dzisiejszym Dniu Seniora, złożyć najserdeczniejsze zarówno prezesowi, jak i zarządowi, jak i Państwu gratulacje. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Państwo działacie w naszych gminach, że wypełniacie tą przestrzeń, która istnieje. Służymy Wam pomocą i będziemy to dalej czynić. Życzę również Wam wiele zdrowia, wiele radości, wiele miłości, abyście tą miłość doświadczali i abyście tą miłość dawali. Wiele optymizmu, wszystkiego najlepszego. Kwiaty tutaj mamy i prezenty. Wszystkiego jeszcze raz najlepszego. Państwa, zajmujemy się Wasze Janosik na Zawadzie. W Zawadzie jest to święto, Dzień Seniora w naszym stowarzyszeniu. Reprezentujemy Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stowarzyszenie to liczy ponad 1200 osób. W tej chwili udział bierze 218 członków naszego stowarzyszenia i zaproszonych gości. Spotykamy się co roku w październiku. Po prostu październik jest takim symbolem już jesieni i porównujemy do seniorów. Chociaż my, seniorzy, czujemy się dość młodo, jest wśród nas 22 osoby, które o własnych siłach jeszcze w tym roku, będąc w Karpaczu, weszły na Śnieżkę. Z czym się zajmujemy? Zajmujemy się, tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, pomocą dla ludzi starszych, organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez, tak sportowych, jak rekreacyjnych, wyjazdowych, do teatru, na wody zdrowotne, na wody termalne. To, co nam się udaje zorganizować. W tym roku, na czasy naszego stowarzyszenia, wyjechało ponad 600 osób. 11 autokarów. W tej chwili jeszcze pojedzie jeden autokar do Karpacza, drugi do budowy Zdroju. Drogi prezesie, cóż tutaj tobie życzyć? Przede wszystkim zdrowia, zarządowi też, żebyście się trzymali, dobrze rządzili, dużo czasu nam organizowali, dużo pomysłów, po prostu dużo sukcesów w życiu. I żebyście nas widzieli, tak ładnie się uśmiechali. Dziękuję. Cały czas. Powtarzam, dołączę do złożonych życzeń. Szanowni Państwo, chciałam w imieniu Koła Innowych złożyć gratulacje wszystkim odznaczonym. Gratuluję, bo jest to chyba zasłużone, nie chyba, ale na pewno zasłużone
dla Państwa odznaczenie. A całemu zarządowi na czele z Panem Prezesem chciałam złożyć również wyrazy podziękowania za to przede wszystkim, że aktywizujecie nas, nie tylko wyręczacie i dajecie nam strawę, ale właśnie aktywizujecie, a to jest nam potrzebne, żeby dać nam wędkę, a nie rybę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Nie zdążysz nawet sam zjeść tej świętej.
Przyjaciel ten zwiastun, ja na czele.
się w cyganie. Chcesz zostać cyganeczką i tańczyć cały rach. Cyganki wciąż śpiewają, cyganie przygrywają. Ja śpiewać tak nie mogę, no cóż, posłucham trochę. Oj, mamo, 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 ja kocham się w cyganie. Chcę zostać cyganeczką i tańczyć cały ranek. Oj, mamo, 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 ja kocham się w cyganie. Chcę zostać cyganeczką i tańczyć cały ranek.